Pierwszy napad u Bartłomieja wystąpił 2 lata temu. Był to napad z drgawkami, z bezdechem, z utratą przytomności, po napadzie był jeszcze lewostronny paraliż. Pani doktor prowadząca, doktor Zając, stwierdziła, że w przypadku Bartłomieja jest to na podłożu emocjonalnym i dobrze by było, gdyby Bartuś poszedł na dogoterapię lub, a najlepiej by było, gdybyśmy w ogóle Bartusiowi wzięli psa do domu. Wtedy zdecydowaliśmy się na adopcję. Adoptowaliśmy małego Podhalana, naszego Maksia, który okazał się wspaniałym przyjacielem, terapeutą. Bartek tak go pokochał, zresztą razem się tak pokochali, tak wspaniale wpłynął na Bartka emocje, że z każdym miesiącem było coraz lepiej, że od kilku miesięcy Bartuś jest bez żadnych napadów. Maksio zrobił dla nas bardzo dużo, dla nas, dla Bartusia. Jest bardzo wielkim przyjacielem i okazuje się teraz, że to Max potrzebuje pomocy, bo zachorował i to bardzo zachorował. A my postanowiliśmy, że zrobimy wszystko, żeby go uratować i żeby nadal był z nami, bo bardzo go kochamy. Bartuś jest pacjentem naszej poradni, leczony z powodu padaczki lekoopornej, obecnie na biterapii. Były duże trudności z ustawieniem pacjenta z powodu zaburzeń napadowych. Niestety w przebiegu tej terapii pojawiły się również zaburzenia napadowe w postaci zachowania, problem z zachowaniem, emocji. I tutaj ogromną rolę odegrała jedna z form terapii tego pacjenta, jaką jest dogoterapia, która przyniosła olbrzymie korzyści dla niego. Pojechaliśmy do weterynarza. Okazało się, że Maksy jest bardzo chory. Na operację nie mamy pieniędzy. Prosimy wszystkich o pomoc. Bo da się uratować Maksa. Na komunie uzbierałem pieniądze. I oddam wszystko. Oddam wszystko, żeby ratować mojego Maksa.